Był rok 2000. W Stanach pękała właśnie bańka dot.com, a za 4 lata miał się urodzić Facebook, po to, żeby za 5 lat od tego momentu zacząć dopiero podbijać świat. Nie przeszkodziło to grupie polskich wizjonerów, zgromadzonych w jednym z jeszcze wtedy polskich banków, odpalić jeden z pierwszych na świecie w pełni wirtualnych banków. mBank. Chodzi o mBank. Obecnie brakuje tego typu wizjonerów, ponieważ krypto tak czy inaczej pójdzie do świata realnych finansów. Potrzebne są w Polsce moim zdaniem dwie usługi. Po pierwsze integracja portfeli z rachunkami bankowymi, tak żeby można było przyjmować i wysyłać płatności zarówno w zwykłych walutach, jak i w kryptowalutach oraz jakaś usługa oczywiście wewnątrzkantorowa, usługa wymiany. Są gotowe rozwiązania, wystarczy zintegrować to, co jest w infrastrukturze banku i takie coś można by odpalić. Oczywiście kwestie prawne, oddzielna sprawa. Oraz fundusz w postaci TFI, w postaci ASI. Forma prawna obojętna. Chodzi o coś, co pozwoliłoby człowiekowi, który nie ma czasu bądź ochoty zagłębiać się w tajniki kryptowalut, zainwestować w kryptowaluty, aby mieć ekspozycję na te aktywa. Ja całkowicie wiem i zdaję sobie sprawę, że to jest troszeczkę w poprzek idei kryptowalut, ale to tak czy inaczej się stanie. Prędzej czy później. Na szczęście kryptowaluty dają ten wybór, że można inwestować bezpośrednio, można będzie w przyszłości w Polsce, jestem tego pewien, zainwestować pośrednio w fundusz. Całkowicie rozumiem, dlaczego nie robią tego podmioty, które dominują polski rynek, czyli podmioty zagraniczne. Tam najczęściej decyzyjność leży za granicą i potrzeba dużej odwagi menadżerów wyższego szczebla, żeby zachęcić swoje kierownictwa do takiego ruchu. Natomiast jeśli chodzi o polskich czempionów finansowych, takich jak PKO, PZU, w jakiejś mierze Poczta Polska, oni mogliby się poważyć, żeby takie rozwiązania zacząć wprowadzać, które i tak prędzej czy później będą. Kwestia leży tylko, czy to ty, menadżerze wyższego szczebla w instytucji finansowej, zapiszesz się w historii finansów polskich, odpalając tego typu usługi, czy zrobi to ktoś inny za 12-24 miesiące. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.